widzowie, dzisiaj taki odcinek, tutaj już dam kurkom jedzonko, a składniki są takie, że jest tam posiekana pokrzywa oraz łapki owsiane. Kurki bardzo to lubią. No i jest to bardzo zdrowe. Polecam wam to dla waszych kurek bardzo, bo kurki to na pewno polubią. Nie dość, że to jest zdrowe, to i smaczne dla waszych kurek. Bardzo zdrowe jedzonko, ale one też jedzą, jak widać, z koryta. No i skarbnika. Skarbnika, czy z koryta, czy z garnka. To no, dla wszystkich wystarczy, bo nasi mają trzy jedzenia, ale zaraz ten garnek zabiorę. O, zobaczcie, jakie jabłka już są. Niedługo będą papierówki. I ogłaszam, że gdzieś tutaj odtąd będzie do samego końca taki wybieg na 31 kur. Oczywiście tyle nie będzie. No ale będą miały przynajmniej dużo miejsca i nie będzie trzeba ich pasać i nie będzie trzeba pilnować. To jajka były. Jedno dzisiaj zabrałam już do domu, czyli raz. Jezu, czy ona się kwoczy? Nie wiem. Raz, dwa. Tutaj powinno być. Tutaj trzecie było. No i czwarte. Czyżby się kwoczyła panienka? Majmy nadzieję, miejmy nadzieję, że nie. Bo bym nie chciała znowu kwok. Kiedyś to może, nie wiem, za 5-6 lat dopiero. Będę mieć może kurczaki. No bo ile to pracy i do tego no wiecie. No padają. No ale kiedyś na pewno będą lęgi. Zobaczcie, jak im to smakuje. Kurki to bardzo lubią. Już fajans, kiedyś jak był malutki, go karmiłam właśnie. To było jego ulubione danie. I nadal to lubi. Nadal to kocha. Fajansik. Tutaj trawka się przyda kurkom. Jest jej bardzo dużo. Tutaj, gdy było słońce, to jakby co, tutaj sobie przejdą. Tutaj też jest do grzebania dużo miejsca. Myślę, że kurki będą zadowolone. Że tutaj już niedługo będzie wybieg, będzie fajnie dla tych kureczek. No szybciej jedzcie. Wiecie co? Może im to wysypię. Poczekajcie chwilkę. Jak im to wysypałam, to zobaczcie. Od razu lepiej. Od razu lepiej. Znaczy, łatwiej im wtedy jest jeść jedzonko. Tylko w tym jest problem, że te dorosłe kury odganiają kurczaki. Ale z biegiem czasu się przyzwyczajają. Teraz sobie poobserwujcie.
dobrze. Zobaczmy, jak tam w chodniku. Mam nadzieję, że nie kroczysz, kudyko. Miejmy nadzieję. Bo ja kudyczaków już nie chcę. Na razie przynajmniej. Kiedyś oczywiście będą. Nie to, że nie lubię, że nie chcę. Oczywiście kudyczaki są słodkie, no ale wymagają bardzo dużo pracy. Więc na razie kudyczaków nie będzie. Kiedyś na pewno będą, no ale nie tym razem. A ja się z wami już żegnam, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.